Szymon jest wyjątkowym młodym człowiekiem, który tak jak inni rówieśnicy ma wielkie marzenia i plany. Mam nadzieję, że uda mu się spełnić. O jego chorobie dowiedziałam się jeszcze w lipcu w okresie wakacyjnym. Od samego początku wiedziałam, że będziemy go wspierać w walce, w powrocie do zdrowia. Nie przypuszczałam jednak, że choroba okaże się na tyle perfidna, że Szymon będzie musiał toczyć nie tyle bitwę, ile batalię właściwie o powrót do zdrowia. Weź mi go odwróć. Tak, ja z nami jestem teraz. Nie samą polegę na przestrzenie. Ej, jak bym ktoś pytał, to nie mam mienie. I niech swoje mnie mamy, o mnie wsadzi ze kieszeni. Nie jestem miliard, to każda o pieniądzach, to zakłóca i zmian. Gramy, wspieramy go oczywiście w tej walce, organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, między innymi dzisiejszy koncert, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na pomoc Szymonowi. Przed nim trudny okres, mianowicie ma zostać poddany terapii nowoczesnej, ale bardzo drogiej terapii. W związku z tym zbieramy pieniążki po to, żeby wesprzeć rodziców. Moje wersje, autentyk, widoki zwierzowca, wielbłąba, pryst, działa jak bardzo parcelne, jak są. Chciałabym zaapelować do każdego człowieka dobrego serca, żeby do tej akcji dołączył, bo czasu jest niewiele, a trzeba zebrać kwotę w wysokości aż 500 tysięcy złotych. Rodzice Szymona założyli w internecie dwie zrzutki na siepomagam.pl oraz zrzutka.pl, więc można wpłacać pieniądze pod nazwiskiem Pomagam Szymon Gabrysiak.